I właśnie teraz się pojawia problem, bo ja zawsze... Kurde... Nie... Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj po raz kolejny, po raz drugi już zagram sobie w Paint the Town Red, czyli w symulator bicia. I w symulator bicia troszkę się zmieniło od mojej poprzedniej wizyty w tej grze. W sumie nie było mnie tu tydzień, a pozmieniało się naprawdę sporo. Całkiem inaczej to wszystko kiedyś wyglądało, ale zobaczymy. Na razie zagramy solo, ale widać, że będzie można w kopie, czyli idą w dobrym kierunku. Tą mapkę przeszliśmy, niestety z modyfikacjami, ale tak czy siak przeszliśmy. Powiedziałem już, że najpierw spróbujemy bez modyfikacji, jeżeli się nie uda, to będziemy próbowali z modyfikacjami. Kolejną mapką jest The Funk Town Herald, czyli nie wiem co to znaczy, w jakimś klubie dyskotekowym, tak mi się wydaje. Spróbujemy, ile tu jest mapek ogólnie, no jeszcze aha, sandbox to nie, ale tu jest coś i tu jest coś, więc jeszcze 3 mapki takie prawdziwe z prawdziwego zdarzenia nam zostały. Przechodźmy do zabawy. Na razie rozejrzyjmy się, co tutaj się dzieje. Tutaj jacyś panowie z afro stoją, siedzą, patrzą. Tutaj jakiś dziwny typek z laską, czy z czymś tam. Tutaj dyskoteka oczywiście. No, tancują nieźle, powiem wam. No, bawią się. Kto tu jest DJ-em? Kto tu DJ-em był? No, jakiś dobry ten DJ, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Same tutaj wszystkie przełączniczki, mikserki idą, więc szacunek, tak? Tutaj tańczymy. Dobra, czy jest coś dalej poza tym? Tam jest bar, tu jest bar i czy poza... To takie małe się wydaje w każdym bądź razie. Może coś jest tam, za kolejnym barkiem. To jest chyba recepcja, prawda? Tak, tutaj są jakieś drzwi i tu jest ktoś, ale tam też coś z pewnością jest. Okej, tu jest taki poczekalnia, żeby tutaj sobie odpocząć z dala od muzyki. Tu jest toaleta. Myślę, że może od toalety powinniśmy zacząć. Znowu pad tu wibruje. Czekajcie, muszę go znowu wyłączyć. Poczekajcie chwilkę. Dobra, wszystko już gotowe. Niestety, ale pad dalej wibrował. Nie wiem czemu, ale ściągnąłem tego gościa na strzała. Okej, tego już nie ściągnąłem na strzała, ale już mnie biją. O nie. To był zły pomysł, żeby zacząć w tak zamkniętym miejscu. To był naprawdę zły pomysł, bo czemu to mógłby być zły pomysł? Tutaj wszystkich skopa będę próbował, bo oni tu wszyscy przyjdą, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, wypadł, ale mam mało życia już, bardzo mało, a nie mogę ich zabić jakoś, no dobra. Halo, nie no to był zły pomysł, ale już wszyscy się lają? Wszyscy. Tak, wszyscy się lają. Dobra, którym się podnosiło? Czekajcie, co ja mogę tu podnieść jakiegoś fajnego? Chciałbym coś fajnego podnieść, ale na razie nie mam nic ciekawego jakoś mega. Którym się rzuca? Aha, tym. O, halo. O nie, dobra. Ja widzę, że to już będzie mega trudne, bo nie mam żadnej broni, ale tu będę się lał z nimi. Okej, tamten miał w afro ten, nie? Taki, widzieliście? Grzebień. Grzebyk, czy tam grzebień. Łop. Dobra, zabierzmy tutaj szklankę i rzućmy w nich. Nie wiem, tutaj szklanką będę ich wyjaśniał. Czy to jest jakiś kieliszek bardziej niż szklanka? Gin. Dobra, jeżeli umarłeś, to zrobił nam się tutaj taki ten. Nie wiem jak to też nazwać, ciężko powiedzieć, ale no atakujmy, wyjaśniajmy oponentów. Tak, ty wstałeś jeszcze. Dużo życia straciłem w tej toalecie. Kolejne życie straciłem. Nie wiem jak tutaj mam go pokonać zbytnio. Kopnę go i teraz na glebie go trochę. Gleba. Nie wiem, chyba nie żyje. Mamy tutaj dużo butelek. No więc tego spróbujemy na przykład. O, upadł. Ale chyba nie umarł. Jeszcze żyjesz? Jeszcze? Nie wiem, co się dzieje. Powinien już umrzeć. O nie, ale ja umarłem. Dobra, tak czy siak spróbujemy raz jeszcze. Tu jest mniej ludzi niż w poprzednim. Więc spróbujemy jeszcze raz. Tylko gdzie najlepiej byłoby zacząć imprezkę? Gdzieś pewnie tam, bo tam jest dużo broni. Więc ja tu wbiję, walnę mu, wezmę broń. I tutaj będę atakował, tak żeby umarł. Ale i tak zabrał mi dość sporo życia. Tu jest jakiś munchako, patrzcie. Munchako jest dobre. Dobra, udało się, tylko żeby ktoś mnie od tyłu nie zaszedł. Dobra, udało mi się też. O, ten ma kij baseballowy, łód. To tego się nie spodziewałem, ale na razie mam całkiem sporo życia. To światło jest trochę przerażające. Ten ma kij baseballowy, a ja już nie mam nic, więc muszę uciekać troszkę chociaż. Czekajcie, co tu można podnieść? No nie wiem o co chodzi. Ten kij bym chciał, dobra, mam kij i ucieknę. Teraz tego walnę we dwóch. Bum! Dobra, ty też będziesz leżał, ty też będziesz leżał, czy nie będziesz? Dobra, ale uj, tu mnie uderzyli za mocno. Dobra, leżą, tylko nie wiem czy we dwójkę. No patrzcie jak to fajnie teraz działa. Nie wiem czy oni coś zmienili w tej grze, na moją prośbę, czy nie. Ale wydaje mi się, że gra ogólnie lepiej działa niż działała. Czekajcie, którym się rzuca F. Okej, ale ja nie mam żadnej broni. A dość dużo osób chce mi coś zrobić krzywdę, więc powinienem jeszcze troszkę... O, nawet shurikeny, patrzcie. Shuriken, dobra, zawsze opcja. Czekajcie, czy to jest jeszcze jakieś munchako. Nie, nie ma żadnego już munchako, a munchako było naprawdę fajną opcją. Ucieknąć. Jestem ciekaw właśnie, powinien być jakiś licznik zabójstw. O, tu jest kij baseballowy, ale już jest chyba popsuty. Gdzie tu można by było znaleźć jakąś fajną broń? To jest kij. No, podnieś go. Ajajaj. Muszę ich znowu tutaj wypędzić, żeby podejść tam. Dużo mi zabrał bardzo. Bardzo dużo mi uderzył tam tym czymś. O, odejdź. Ja chcę kij. Krzesłem mogę? Mogłem, tylko ja chcę ten kij. No, kurde, nie mogłem go podnieść. Mam mało życia, umarłem. Czy ja już umarłem? Jeszcze nie. Ale mam bardzo mało życia, bardzo. Oj, teraz to już w ogóle. Dobra, potwierdzam, to jest bardzo mało życia. Może jakoś mi się uda to zrobić. Zabiję tutaj DJ-a. Okej, udało mi się go zabić. No nie zostało już niby ich jakoś bardzo dużo. No ale mało też nie możemy powiedzieć, że ich zostało. No nie! No wtedy tak łatwo umarł. Dopiero 16 zabiłem na 51, więc bardzo mało ich zostało. Ta gra nie jest dla mnie bez modów, bo ja to wiecie jaki jestem. Ja to lubię wbijać się od razu. Unlimited Power nie, No Slow Mo nie, to też nie. Random Friends. To było fajne. Weak Player. Weak Enemies. Weak Enemies dam sobie. I Random Friends. Myślę, że te dwa wystarczą. Te dwa powinny wystarczyć. Tak czy siak spróbowałem bez modów. Nie wyszło bardzo... Aha, nie ta mapka. Sorry. No, tak więc myślę, że Weak Enemies i Random Friends powinny wystarczyć. To są moje kumpele, więc tego... O, aha, ale to aż są tak weak, że jednym ciosem? Myślałem, że trochę mniej są weak. Dobra, bo zaraz tu będą za mną pewnie lecieć. No czemu to jest tak słabo zrobione, że ja tego nie mogę podnieść? Nie wiem. Ale tutaj od ciebie, koleżko, chcę twoje munchako. O, gdzie są? Dobra, tak czy siak tutaj wkrótce nikt nie będzie kumplem, tylko wszyscy będą przeciw sobie. Patrzcie, aż jego kręgosłup wyszedł. Wow. Dobra. Co ja mam robić? Ilu już tam ich zabiliśmy? Tego jeszcze do końca nie wiem. Co? Gdzie te drzwi nas prowadzą? Na górę, na górze są jeszcze ludzie, wow. Okej. Ten jest niby nasz, on ma katanę. Ale boję się, że nagle zaraz przestanie być nasz. Tego się nie spodziewałem. Halo. Nie spodziewałem się, że tu biłem. O, w kibelku ktoś jak zawsze na mnie czekał. Bo nie mogę go uderzyć, dobra. 9 jeszcze zostało. No i taką grę to ja rozumiem, no. Chociaż nawet powinien być Weak Enemies bez Friendsów, byłoby trochę trudniej. Tu jest dużo mniej przeciwników, albo przynajmniej mi się wydaje, że jest dużo mniej przeciwników. Okej, mam to, tam leżała ta jego maska, znaczy laska, więc mógłbym wziąć laskę, podnieść, mam. To jest jakiś klucz, patrzcie, taki z dolarem. Bum! Bum! Ten ma katanę, ja bym chciał katanę. Bum, bum, o nie! Ile on bił, widzieliście? Gdzie jest ta jego katana? Czy to się podniósł? Uciekaj! Mam mało życia bardzo. Dobra, to już będzie końcóweczka. Jeszcze jeden, tylko nie wiem gdzie on jest. Tam jest, patrzcie, z lotu ptaka. Łop, stoję ci na głowie, koleżko. Przegrałeś, przykro mi. Dobra, udało się wygrać. Było bardzo prosto w sumie. Nawet za prosto chyba. Ale myślę, że starczy. Pokazałem wam, co tutaj w tej dyskotece się dzieje. To jest taka typowa w sumie dyskoteka w Polsce, nie? Tak się niestety dzieje, więc jeśli jesteście młodzi, to nie polecam chodzić na dyskoteki. Co tutaj było jeszcze? Tu był nóż. takim nożykiem to moglibyśmy poszaleć. Myślę, że może wyłączymy i zrobimy jeszcze raz, co? Zrobimy jeszcze raz, tylko że z Weak Enemies, ale zrobimy bez Random Friends, więc zaraz do was wracam. Ok, jest Weak Enemies, ale bez Random Friends. Zaczniemy od tego. Weźmiemy sobie tutaj nóż. Tak, i zobaczymy, który będzie odważny na tyle. Ale kurde, bo ja byłem pewien. A może my też zrobimy siebie weak, co? Nie, dobra, klejmy tak jak jest teraz. Ło, ale mówię, pozmieniało się w tej grze, bo to co teraz mamy, czyli te weak enemies, kiedyś to się chyba nazywało one hit kill. Teraz już to też jest niby one hit kill, nie? Ale już ja nie ginę na hita, więc ja tutaj się wbijam w nich. Wbijam się, niszczę oponentów, wyjaśniam oponentów. Tutaj gin. Dobra, tego wyjaśnimy tu. Dawaj tutaj swoją laskę, znaczy swoje berło. Chłopszu. Ja myślę, że teraz wbiję tam na górę. Bo tam na górze miał katanę ten koleś. A ja bym chciał katanę. Dobra, zabiłem tego kolesia z kataną, tych rozwalam. To rzucam sobie, biorę katanę, która lewituje w powietrzu. Mam katanę i myślę, że kataną już... No, co jest? No. Co jest? Coś się chyba popsuło. Tak czy nie? No, nie, tą kataną nic nie robię to. Teraz może będzie robić. O, teraz robi katana. Pięknie, kurde. Ten dźwięk. No. To w sumie nie jest nic ciekawego, nie? Ale no, to o to w tej grze chodzi, kurde, żeby wyjaśnić oponentów, a nie żeby się trudzić jakoś przeważnie, za mocno. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja lubię dlatego w tą grę grać, więc mam nadzieję, że wy też lubicie to oglądać, jak ja tu się wyżywam na ludziach. Dobra, co tutaj bojówka? Patrzcie, 3 naraz. Ile zostało? 4. Gdzie 4 typków może być? Nie wiem, w łazience? Chyba już nie. Tu był jeden, ale serio się przestraszyłem, aż mi ciarki po nogach przeszły. Tu jest kolejny i ostatni. I to by było na tyle. Czy tu jest też wyjście? Tak, tu jeszcze jest wyjście. Ile nam to zajęło? Ogólnie 13 minut mi zajęło, żeby to zrobić wszystko, więc mało, bardzo mało bym powiedział. Może spróbujemy raz jeszcze? Dobra, panie i panowie, ostatnia próba. Ja niestety nie potrafię grać w tę grę na normalnym, bo no... za łatwo, znaczy ja się nigdy nie bronię, jestem taki ofensywny, nie, że wbijam się bez, nie trzymam gardy. W prawdziwym życiu też tak jest. Więc ustawiłem sobie na tą grę, że są weak enemies, czyli tak jak w poprzednich próbach, ale ja też jestem weak, czyli ja też upadnę, znaczy padnę na strzała. Więc spróbujmy, po prostu spróbujmy. Może się uda, może się nie uda, to zobaczymy. Okej, 2 na raz upadło. Dobra, tylko właśnie, tu trzeba na tyły patrzeć dość mocno. Okej, tutaj niestety zepsuł mi się mieczyk, ale w sumie tu ja nie potrzebuję mieczyku, tylko potrzebuję swoje mięśnie rąk. Okej, tych wyjaśniłem. Zostali tylko ci i tamci. Okej, tu prawie mnie uderzył. Tu było blisko. Okej, co to za jakieś ludziki tutaj? Gdzie uciekasz? Nie ma uciekania. Dobra, tych wyjaśniłem. Tutaj jeszcze powyjaśniam kilku. Dobra, zostali wyjaśnieni. Tutaj... No, nie jest za trudno, muszę przyznać. Nie jest za trudno. Ale no, co zrobisz? Zobaczymy jak to będzie. Tylko mam nadzieję, że nikt nie zajdzie mi od pleców. Bo tego bym nie chciał. Tego bym nie chciał, a może być tak, że tak właśnie będzie. Dobra, tutaj jeszcze, tutaj. Mamy tego smite'a. Można by zobaczyć, jak to wykorzystać. Czekajcie. Którym się powerów używa? Bo nie... prawie mnie zrobił. Czekajcie, którym się... R-kom się używa powerów. Smite. Zobaczymy, czym jest smite. Aha, to jest to, że rozwalamy takim jakimś magicznym strumieniem wszystko, co widziało świat na oczy. Myślę, że wszystkich tu wystrzelam po kolei, których tam jest ich sporo. Chociaż ja nie lubię takich rzeczy. Okej, gdzie są ostatni? Pewnie ci na górze. Nie, tu jest jeden. Dobra, 7, 6. Czy ten z maczetą też będzie biegł? Tak, o, tam też już wybiegł. No i gdzie jest ostatnia trójka? aktyw. A było tak łatwo. Dwóch zostało, dwóch. Lecimy raz jeszcze. Dobra, powoli ich wszystkich tutaj wyjaśniam. Mam nadzieję, że znowu nie przydarzy mi się taka mała wpadka, jak przydarzyła mi się ostatnio. DJ-a sobie zostawię na ostatnią rundkę. Dobra, tutaj szybko wszystkich się wyjaśnia, każdego po kolei. Dobra, tych wyjaśniliśmy. Zostało tutaj dwóch. 9 jeszcze zostało. Zostali ci właśnie z góry i oni wybiegną tędy, pewnie, albo nie. Łop, nie! To było za blisko. Tutaj jestem z kataną. Dobra, ty też umieraj. 4 jeszcze zostało. Nie! Czemu zawsze tak to się musi kończyć? Zawsze, jak gram w tą grę, w tę grę, czy w tą grę, zawsze muszę przegrywać w takim końcu, na samym już końcu. Zaraz stąd jeszcze wybiegną następni. Ale na razie ja muszę tych tutaj ochroniarzy się pozbyć. 7, tutaj jest ten z kataną. Dobra, tam jest jakiś random. 5. I właśnie teraz się pojawia problem, bo ja zawsze... Kurwa. Nie. Dobra, znowu stanęło na 9. Tego też zabiję, bo już mnie wkurzył ta muzyka. Dobra, poszedł ten. Tamten się przewrócił. Poszedł ten. O nie, tutaj pomyliłem się niestety. Dobra, trzeba to jakoś mądrze rozegrać. Tylko jak? Uderzę tego, dobra. Tam ci poszli. Stało 4 i wszyscy są tam i każdy ma jakąś dobrą broń. Po kolei. Serio, już myślałem, że umarłem. Po kolei, dobra, 3 zostało tego. Po kolei muszę po prostu ich wyciągnąć. 2. Tylko gdzie jest ten jeszcze jeden? Dobra, 1 został, tylko gdzie on może być? Bo tam go nie ma, nie? A jest tam. Dobra, widzę go. No i co? Ostateczny pojedynek. Ty też jesteś bez broni, nie? Jest! Udało się. Udało się. Wracam tu. Wychodzę z baru. Level complete. 50, nawet żadnej broni nie użyłem. Kurde, to było ciężkie. Bardzo, niestety, to było bardzo ciężkie. Ja naprawdę jestem największym chyba rakiem, jaka ta gra widziała, bo chociaż łatwo, zawsze na sam koniec przegrywam. Tak ogólnie, znaczy ludzie mogą sobie przechodzić bez żadnych ułatwień. Mi te modifiersy podobają się, po prostu dużo bardziej sprawia większą mi przyjemność ta gra, kiedy nie muszę się aż tak bardzo martwić o swoje życie, bo ja lubię być ofensywny, więc mam nadzieję, że wam też moja rozgrywka się podoba i ta gra wam się spodoba. Po to ją nagrywam, żeby wam pokazać tą grę, bo może jeszcze ktoś z was jej nie zna, zresztą dobrze się przy niej bawię, lubię czasem wyładować swoją energię na grach. Na grach, tak, tylko na grach. Pamiętajcie o tym, nie wolno w prawdziwym życiu, ale w grach bardzo chętnie, chociaż wydaje mi się, że, znaczy nawet jestem pewien, że tak naprawdę wygląda, tak z 90% polskich klubów właśnie tak wygląda. No ale co, na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół, jeżeli ja wam się spodobam, to zostawcie suba i czekajcie na więcej, na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!